Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy ŁKS Łódź. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Razem z nami trener drużyny Rycerzy Wiosny Marcin Pogorzała, którego poproszę najpierw o pomeczowy komentarz. No przede wszystkim duży szacunek dla każdego z chłopaków, do zespołu generalnie, bo no też w tym meczu myślę, że zarówno jeden, jak i drugi zespół miał takie trudniejsze momenty i gdzieś umieliśmy te momenty nie tylko przetrwać, nawet w tych okresach potrafiliśmy tworzyć sytuacje, które szkoda oczywiście z naszej perspektywy się nie zakończyły bramką. Natomiast to, co mówiłem po meczu z Termaliką, że nie rezygnowaliśmy, szliśmy cały czas po tego gola, szliśmy z wiarą i cieszę się, że po prostu życie nam po raz kolejny gdzieś tam to zaangażowanie, tą wiarę, tą determinację po prostu oddało i ten remis przyjmujemy powiedzmy z zadowoleniem, gdzieś tam z szacunkiem do tego po prostu energia już skierowana na mecz z Arką. Dziękuję. Mamy kilka pytań od przedstawicieli łódzkich mediów. Krzysztof Sędzicki, TV Toja. Dwa pytania do trenera. Czy skład, który rozpoczął mecz, można nazwać eksperymentalnym? Czy może trener coś więcej powiedzieć? Skąd pomysł na taką jedenastkę? Nie, no nie uważam, żeby to był jakiś eksperymentalny skład. To po prostu byli zawodnicy, którzy wcześniej nie wychodzili w pierwszym składzie, czy to w ostatnim meczu, czy powiedzmy we wcześniejszych. Natomiast pojedynczy z tych zawodników w ostatnich meczach jeszcze za trenera Mamrota przecież występowali w pierwszym składzie, więc to nie byli zawodnicy, którzy na tą grę w pierwszym składzie by nie zasługiwali, czy z naszej strony byłaby to jakieś decyzje, no nie wiem, związane z tym, że wyciągamy kogoś tam z głębokiej rezerwy, tylko to byli zawodnicy, którzy cały czas ciężko pracują, dobrze trenują, dobrze grają i tutaj naprawdę byliśmy spokojni o to, że oni po prostu ten mecz zagrają dobrze. A czy zdaniem trenera zespół nie zagrał zbyt ostrożnie, czy jeszcze zostawiliście sobie coś ewentualnie na kolejne spotkanie z GKS-em Tychy? No, były różne momenty w tym meczu i oczywiście zgadzam się, że w pewnych fragmentach może byliśmy gdzieś tam zbyt mało aktywni, jeżeli chodzi o, powiedzmy, o wysoki pressing, natomiast nie będę wchodził w szczegóły. Generalnie uważam, że zawodnicy wykonali naprawdę ciężką pracę, po prostu w różnych fragmentach meczu na różne warianty się decydowaliśmy i oni to po prostu realizowali. I pytanie o kolejny wariant od Filipa Kijewskiego z łódzkiego Sportu. Czy właśnie wariant z Ricardino i Łukaszem Sekulskim był wymuszony gonieniem wyniku? Czy jest to rozwiązanie taktyczne, nad którym pracowaliście i chcecie je wdrażać? To jest rozwiązanie, które mamy gdzieś tam w swoich jakby planach związanych z meczem i ci zawodnicy występowali już wcześniej również na boisku jednocześnie. Później po zmianie Łukasza Sekulskiego też ta rola Rico się zmieniła, więc no jakby różnych rozwiązań szukamy i tak jak mówię, no chcemy gdzieś tam korzystać z każdego zawodnika, który jest w dobrej dyspozycji i tak też było dzisiaj. I pytania dalej o personalia. Mikkel Rygaard w porównaniu do poprzednich meczów zagrał naprawdę dobrze. Jak udało się trenerowi do niego dotrzeć? No Mikkel to jest dobry, bardzo dobry piłkarz po prostu i tak naprawdę wystawiliśmy go do składu i on po prostu robił swoje. Wczoraj gdzieś tam rozmawialiśmy, tak jak mówiłem przed meczem, też na temat tej sytuacji, która miała miejsce na Mistrzostwach Europy z Eriksenem. W tygodniu po prostu no, rozmawiamy dużo na temat naszej gry, analizujemy mecz poprzedni, analizujemy treningu, pokazujemy zawodnikom, czego od nich oczekujemy i po prostu to wszystko złożyło się. Uważam na to, że Mikkel no, zagrał dobre zawody. Kolejne pytanie nawiązuje trochę do pierwszego. Dziś zabrakło kilku podstawowych zawodników. To był odpoczynek przed meczem z Arką, czy może kontuzję? Nie, no ci zawodnicy są zdrowi. Dzisiaj rano jeszcze przed meczem odbyli jednostkę treningową. Wszystko jest z nimi w porządku. Po prostu uznaliśmy, że tak będzie najlepiej dla dobra jakby zespołu. Po raz kolejny udało się trenerowi odwrócić losy meczu w końcówce. Jak trener motywuje zawodników, że walczą do samego końca? No, bardzo się z tego cieszymy, ale to nie jest tylko, nie wiem, moja zasługa i moja motywacja, tylko oni się nawzajem motywują, nawzajem nakręcają, co mnie po prostu bardzo cieszy i dzięki temu ta
ta nasza praca jest też łatwiejsza. Nie zawsze się uda ten wynik też odwrócić i to powiedziałem też zawodnikom w szatni, że wielki szacunek mam dzisiaj do nich za to, że do tego odwrócenia losów tego spotkania dążyli, niezależnie od tego, jak to by się skończyło, bo gdybyśmy tego meczu powiedzmy nie wygrali, to co, miałbym tego szacunku do nich mieć mniej? No nie, no to jak pracowali ciężko, jak dążyli do zwycięstwa, no po prostu powoduje, że tak jak mówiłem po meczu z Termaliką, tak mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem po prostu z nich dumny. A to jak oni podchodzą do gry w piłkę, do takiej walki sportowej, no to po prostu widać i to jest ich zasługa. I ostatnie pytanie z redakcji Łódzki Sport. Zadebiutował dziś Mateusz Bąkowicz. Jak trener ocenia jego występ? Uważam, że bardzo dobra zmiana ze strony Mateusza. Przytrafiła mu się tam jedna strata piłki, natomiast poza tym bardzo dobrze funkcjonował i w ataku, i w obronie. Przeniósł też trochę na boiska tutaj pierwszoligowe to, co wspólnie z trenerami wypracowywał na treningach w drugim zespole i to się fajnie sprawdziło, pomógł nam się i również mocno, dlatego też cieszę się, że zadebiutował i ma to już za sobą. I ostatnie trzy pytania z portalu LKS Fans od Mateusza Adenderskiego. Po raz kolejny o wyjściową jedenastkę. Dziś mogliśmy zobaczyć wielu zawodników rezerwowych. Jakie ma pan odczucia względem ich dzisiejszego występu? Czy ktoś zasłużył na pozostanie w pierwszej jedenastce? No to nie byli dzisiaj zawodnicy rezerwowi, przepraszam, bo muszę to sprostować, tylko to byli zawodnicy dzisiaj pierwszego składu. I jestem, tak jak powiedziałem, z nich zadowolony, z nich dumny i my wspólnie będziemy po prostu dokonywać najlepszych możliwych wyborów pod kątem meczu z Arką, a czy ktoś z tych zawodników zagra? Na pewno tak. I czy bramka strzelona przeciwko GKS-owi pomimo dobrego występu Konrada Jałochy zbuduje zespół przed barażami? Na pewno uważam, że ten remis to jest taki być może optymalny wynik, bo ani nie wygraliśmy i nie będzie groziło nam jakieś bujanie w obłokach, ani nie przegraliśmy i też jakoś tam powiedzmy w minimalnym choćby stopniu ta energia pozytywna z tej szatni nie uleci, dlatego uważam, że taki status quo zachowany, bardzo się cieszymy, że ten nasz wysiłek dzisiaj się opłacił jakby i ta bramka została strzelona. I ostatnie pytanie, jak będą wyglądały przygotowania do meczu z Arką Gdynia? No już tak naprawdę je rozpoczęliśmy, bo wiadomo, że ten okres do tego meczu jest krótki, podróż jedna, podróż druga, więc tak naprawdę przede wszystkim regeneracja, kolejne jakby rozmowy, analiza, natomiast dzisiaj już powiedziałem zespołowi przed meczem, że naprawdę budzą zaufanie i czuję się trochę tak, jakbym pracował z tym zespołem już bardzo długo, tak? Mam wrażenie, że się gdzieś tam naprawdę dobrze rozumiemy, dlatego też tych analiz, tych informacji przekazywanych nie będzie jakoś bardzo dużo, po prostu zarówno my jako sztab, jak i zawodnicy no już skupiamy się na tym najbliższym rywalu i będziemy robić wszystko, żeby do tego meczu być po prostu jak najlepiej przygotowanymi. Dziękujemy za udział w konferencji i powodzenia w środku. Bardzo dziękuję i wzajemnie. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy Artur Derbin. Panie trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry Państwu. Zacznę od gratulacji dla Radomiaka Radom, dla Termaliki Brukbet Nieciecza za wywalczony awans do PKO Ekstraklasy. My natomiast walczyliśmy do ostatniej kolejki o tą promocję bezpośrednią, natomiast ta droga została jakby dla nas zamknięta w dniu dzisiejszym. Natomiast będziemy chcieli skorzystać z tej drugiej drogi w ramach barażów i najważniejsze po dzisiejszym dniu teraz, żeby się dobrze zregenerować i odpowiednio przygotować do najbliższego meczu z Górnikiem Łęczna. My głównie spuszczamy, my zrobiliśmy w tej rundzie naprawdę dużo, żeby znaleźć się w tych barażach i absolutnie to, co mamy teraz na ten moment, nie zamierzamy odpuszczać i będziemy walczyli o to, żeby znaleźć się, gdzie znalazły się te dwie wyżej wymienione przeze mnie drużyny. Natomiast co do samego meczu, to dzisiaj też spotkały się takie dwie drużyny godne jakby siebie. Sporo sytuacji, ciężko nam było też w pierwszej połowie przy tak dobrze zorganizowanym przeciwniku konstruować ataki.
Jedną i tą jedyną taką bramkę, którą zdobyliśmy, to właśnie było po kontrataku, gdzie w drugiej części tych przestrzeni się zrobiło nieco więcej i skorzystaliśmy sobie z jednego ataku szybkiego. Natomiast tego zwycięstwa nie dowieźliśmy jakby do końca, czego możemy żałować. Natomiast sam fakt odniesione zwycięstwo pewnie dodałby jeszcze więcej animuszu tej drużynie, natomiast nie utrzymaliśmy jakby tego korzystnego wyniku. Trudno, teraz już pozostaje nam myśleć o najbliższym przeciwniku, czyli Górniku Łęczna. Dziękuję. Dziękujemy za udział w konferencji. Do widzenia. Dziękuję.